załóżmy, że jesteś w kościele albo na wykładzie i zachciało ci się spać. Strasznie. Jeżeli jesteś obok sąsiada masz, to żebyś nie zasnął, poprosisz go, żeby cię pilnował i żeby cię budził. Ale w kościele nie zawsze znasz wszystkich. No. Obcy sąsiad może. No to wybierasz odpowiednią pozycję siedzącą, wygodną, żeby się nie przewrócił i zasypiasz spokojnie. A jeżeli na przykład zaśniesz i już wszyscy wyjdą z kościoła, co wtedy? I budzisz się następnego ranka na przykład. No to podziękujesz za darmowy nocleg i wychodzisz. Z modlitwą na ustach moje wychodzisz. Internetowa telewizja Tychy. ITT.